Jestem z powrotem. Wszystko ładnie się nagrywa i kontynuujemy. Teraz tak, czy tutaj coś jeszcze było do zebrania w tej wodziance? Bo stąd żeśmy chyba przyszli, tak? Tu zabieramy klucz, bardzo istotny. Silver key. Ale widzę, że jest tutaj jeszcze jedno przejście. Dokąd ono prowadzi? Aha, ja pamiętam, tutaj woda musi być wypompowana po prostu. O, i póki co zamrożony szczur tutaj jest, który potem w magicznych okolicznościach nagle ożyje. Okej, dobra, więc na razie nie ma co tutaj przybywać. Aha, dobra. Na razie tutaj nie ma sensu wchodzić. Wypływamy sobie stąd. Musimy jeszcze odwiedzić 3 miejsca zamknięte kluczem. Ale mam w sumie 2 szare klucze, bardzo białe klucze, więc... No, chyba, że to są 2 zakluczone miejsca, czy nie. Właśnie pytanie, czy tam jest nadal ten... Tak, tam jest nadal ten sekret. Przynajmniej powinien być tutaj sekret. Jest. Okej, więc idziemy po sekret. Sekret, o którym dosyć często zapominam. O, i doniczka. Przez kilka tysięcy lat w ogóle nie zarośnięta. Znaczy, no przez... 1000 z kawałkiem, bo to co, to Grecja, tak? No to... 1000 z kawałkiem, powiedzmy, może nie kilka tysięcy. Kot się wygrzewa na słońcu. Się w końcu wyłączył. Okej. I zdobyliśmy sobie sekret. I lecimy dalej. Jak widzicie, mamy tutaj drzwi. Właściwie to 3 drzwi. I każde z nich musimy otworzyć tak po kolei, właśnie zardzewiałym. Nie. 2 srebrnymi i 1 złotym kluczem. Jakoś to tak było. Czeka nas sporo roboty. Nie ma sensu teraz tak otwierać, wiecie. Na każdy zamek zdobędziemy jeden, tylko po prostu od razu wszystkie po kolei. Tam coś jest. Zresztą mnie to fascynowało. Nie, ale ten kamień taki dziwny w kolorze jest. Okay. Okej. I jump. A, jeszcze to jest jedno przejście, właśnie. Musimy jeszcze je zbadać. A, sekret! Ej, no super. To ile to jest tych sekretów? Jeszcze jeden kojarzę gdzieś. Chyba. Już 3 mam sekrety. Dziwne. I bu, nie da się doskoczyć. Teraz płyniemy do górki. Przypatrzcie się jeszcze raz na te cienie takie dalekie. Piękne są. Okay. No. Tu mnie coś, czego nie lubię. Małpy! Nie, pierd będzie chyba. Sam teraz nie pamiętam. Małpy.
Wiesz co, ja lubię małpy, nie? Ale jak one mi tak w Tomb Raiderze nagle z dupy wyskakują, to mnie to trochę denerwuje. Tam bawić nie będę. Schodzę na dół, dlatego że one lubią właśnie się tak chować. Wolę je tak, wiecie, wyciągnąć. Face to face. Do góry. Dobra. No i jeszcze szanowny pan Pierre tutaj się pojawił. Tak, na pewno to jest jeszcze jeden sekret, to pamiętam. Wtedy byłoby 4 sekrety. Czy to by się... No właśnie. To chyba sobie żartujesz. Widzicie? Kilka strzałów z magnumów i sobie poszedł. Tam z pistoletami to trzeba by było się męczyć, tylko niepotrzebnie by się apteczki zużyło. Okej, okay, teraz... Tak, tam są jeszcze naboje ukryte do magnumów, więc spróbujemy je zdobyć. O, dało się. Pytanie, jak ja tam z powrotem doskoczę. A, muszę od początku iść. Super. Chyba, że stąd się da doskoczyć. No nie za bardzo. Trudno. Chciałem naboje, to teraz muszę się wracać. Do górki. Właśnie, jeszcze póki co ani razu nie zginąłem, więc trzeba troszkę nadrobić moich faili. Właśnie to jest dziwne, że jeszcze nie zginąłem. Podchodzimy do krawędzi, rozbieg i lecimy. No i teraz musimy udać się po tej krawędzi tutaj. To jest dla mnie trochę chore, że nawet w soldacie wycięty został nawet ten moment, kiedy ona się przesuwa i inne dźwięki wydaje. Zastanawiam się na jaki... Jak ktoś wpadł na tak poryty pomysł jak soldat w ogóle. O, pamiętam to miejsce. No nie lubię dźwięków tych skorpionów. Krokodyli, one mają takie jakieś takie... Fuj. Teraz nie pamiętam, czy tu mi jeszcze jeden nie wyskoczy. Jak będę sobie tutaj przechodził. Ja pierdzielę, wiedziałem. Nie żryj mnie. Tutaj jeszcze jeden mi nie wyskoczył. Szczur. Bo mi adrenalina wskoczyła. Mam wrażenie, że tu jeszcze jeden będzie. Okej, nie ma. To lecimy. Więc zmarnowałem naboje i biegałem w kółku. Ile mamy tych apteczek w ogóle? Trochę za dużo. Tak trochę widzimy, czuję. Wiecie, statystyki broni mi się tam wyrównały co do moich, ale apteczki tak niekoniecznie. I zapisik. Widziałem, że jednej osobie spodobał się pomysł na relesplaya z Tomb Raider 4. Więc tym bardziej przemyślę to jeszcze. Czy wiecie, pozytywnie bardziej. Bo jednak, no, Tomb Raider 4 to jest kawał gry i to zajmie sporo czasu. I jest tam sporo wkurzających momentów. Więc...
Ale będę się na pewno dobrze bawił i też przy okazji, bo jednak tu mecz 4 to mam najśmieszniejsze wspomnienia z całej mojej, że tak powiem, kariery zagrajmerskiej. Najdziwniejsze rzeczy się działy w tym czasie. Ten czy to też gdzieś sekretu nie było, ale chyba nie. Czy ja wiem, że tam jest skrót, nie? Że można wyskoczyć jakoś tam z góry, ale nie lubię tak oszukiwać. Okej, okay, i do górki. Pytanie tylko, gdzie ten sekret jest? Ja pierdolę. Chyba żeśmy tutaj byli. Z tym, że no właśnie, o. No. Musimy stąd wyjść póki co. No i tu się zaczął taki mały błądzonko, bo teraz trzeba znowu pójść, znaczy wypłynąć tutaj, odwiedzić drugie drzwi. Etcetera. Okay. Dlaczego ty nie skoczyłaś? I co tutaj było? A, to trzeba było Nie. To trzeba było wodzianką chyba wypełnić. A nie, jest wypełnione wodzianką, super. Powiem wam, że zawsze się bałem, a propos tych kolców, że jeżeli tutaj wpłynę, to że mnie zabije. Gówno, prawda? Nie wiem. Mogliby już właśnie zrobić takie, że jak się dotknie tych kolców, to się jakieś tam życie nam ubywa. Ale po co? Mamy złoty klucz i teraz, słuchajcie, musimy się udać obniżyć poziom wody i wrócić do sali z pierwszym tym. Jak on tam się nazywa? Gdyby był pierwszy klucz, dlaczego tutaj krokodyl pływa? Pływał, przecież widziałem. I szczur? Gdzieś tu pływa, o no właśnie. Pytanie tylko skąd i dlaczego? Okej, ale powiem wam, że tak czy tak o wiele sprawniej mi idzie ten level niż zazwyczaj. Nie mogę sobie przypomnieć, gdzie jest ten ostatni sekret. Chyba, że go sobie gdzieś ubzdurałem z innej planszy. Nie wiem, czy kojarzycie ten taki sekret, co były takie drzwi i takie płytki, po których trzeba było biegać. Chyba, że ja to sobie na serio ubzdurałem. Ja wiele rzeczy sobie ubzdruję, jeżeli chodzi o Tomb Raider, że coś gdzieś tutaj było... O kurwa. Ale nie zapisałem. Ja pierdolę. Wiedziałem, że prędzej czy później to się stanie. A, zawsze się muszę dojechać, prawda? Kocham. I co? O nie. Co, dobra, ja to w następnym posiedzeniu dokończę, ja już nie mam siły, że do zobaczenia w następnym parcie.